Chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Dariusza Bogdana, wiceministra gospodarki, którego witamy. Gracznie umiem, w związku z tym będę mówił, ponieważ... Absolutnie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dla niektórych moich znajomych Suwałki kojarzą się od ubiegłego roku tylko i wyłącznie z bluesem. Dla wszystkich państwa życzę doskonałych wrażeń i dobrej zabawy. Dziękuję. Tak krótko, zwięźle i treściwie może mówić tylko suwalczanin, bo pan minister jest suwalczaninem. Brawa dla Suwalczan! Dziękujemy również za przybycie i za to, że patronuje naszemu przedsięwzięciu panu Jarosławowi Dworzańskiemu, marszałkowi województwa podlaskiego, którego proszę teraz o zabranie głosu. Drodzy państwo, dzisiaj Suwałki są kulturalną stolicą nie tylko województwa podlaskiego, nie tylko kulturalną stolicą Polski, są kulturalną stolicą świata. Ja gratuluję wszystkim tego wspaniałego pomysłu. Pozdrawiam Suwalczan. Życzę wam wszystkim dobrej, wspaniałej zabawy. Dziękujemy bardzo. Mówił do państwa pan Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie. Cieszę się bardzo, że tak licznie przybyliście państwo na następną, drugą edycję Suwałki Blues Festival 2009 roku. Drodzy państwo, zeszłoroczne wydarzenie pisało się do kart historii naszego miasta, ponieważ zdobyliśmy wyróżnienia. Po pierwsze, pana marszałka województwa podlaskiego, któremu serdecznie dziękuję, Podlaska Marka Roku za przedsięwzięcie. Dziękujemy, panie marszałku. I drugie wyróżnienie, bardzo ważne, które uprzedziło nawet to pierwsze, to jest nagroda główna, wydarzenie roku 2008, muzyki bluesowej i nie tylko, w kraju, kwartalnik Twój Blues, pod redakcją rodziny państwa Matysik z Chorzowa i czytelnicy, między innymi państwo głosowaliście najbardziej zdecydowanie na suwalskiego bluesa. Drodzy państwo, nasz festiwal pokonał około 20 festiwali bluesa w kraju i również znakomity koncert Erika Claptona w Gdyni. A więc festiwal się rozwija. Sądzę, patrząc na program dzisiejszego i jutrzejszego dnia, nie mówię o wczorajszym, który sprawił nam pan Sławek Wierzcholski ze swoją nocną zmianą bluesa i naszą orkiestrą kameralną, będzie wspanialszy od zeszłorocznego. Drodzy państwo, na dzisiejsze i jutrzejsze święto bluesa w Suwałkach przybyli znakomici nasi partnerzy współpracujący z miastem Suwałk od wielu lat. Pozwólcie państwo, że powitam ich tylko z nazw państw, krajów, jak również miast. Otóż z Litwy są nasi przyjaciele z Alitusa, jak również z Wilna, także są z Cesis, z Łotwy, z Wyr, z Estonii, z Niemiec, Mecklenburgii, miasta Waren, z Grand Sen, z Francji. No i oczywiście Notodden, Norwegia, która słynie z tego, że blues króluje już od 22 lat. Są także naszymi współpracującymi miastami. Brawo. Dziękuję państwu. Drodzy państwo, są jeszcze wśród nas naukowcy z Brześcia, z Białorusi, których także witam w imieniu państwa i własnym. Witam wszystkich gości z wszystkich miast, z wszystkich stolic i innych miast Europy i świata. Jestem przekonany, że są tu wśród nas suwalczanie lub ludzie z Paryża, z Francji, z Nowego Jorku, bo znam tych ludzi, którzy przyjechali do rodzin. Ich wszystkich gorąco witam. Witam gości z Warszawy, z Wrocławia, Krakowa, z Opola, z Kalisza. Znakomici redaktorzy z panem Janem Chojnackim na czele, który czyni to wspaniale. Człowiek z potężną duszą, a jeszcze większym sercem. Drodzy państwo, ten festiwal bluesa to nie koniec. Za rok będziemy bawili się w dniach 15, 16 i 17 lipca. Już dziś państwa zapraszam. Zapraszam całą Europę, pół świata i wszystkich suwalczan. Myślę, że przy tej pogodzie
Państwo, Suwalczanie i goście, poczuliście już bluesa.